Hej, cześć, siemano wam wszystkim, z tej strony Jack, witam się z nami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Metal Gear Solid 5. Ziew. The Phantom Pain. Obserwujemy sobie Quiet, a raczej jedną z animacji, którą gra może nam wyświetlić. O, to już jest jedna z... Ta animacja się już powtarza któryś raz. Ale jak na razie jest jedną z lepszych, jeśli miał być szczery. Tak więc cóż, lecimy przyjąć misję. Uwaga, jestem niesamowicie wściekły. A wiecie dlaczego? Poszedłem do tej tutaj. Zgarnąłem znowu legendarnego rusznikarza, który okazał się kolejnym uczniem tego gościa. Potem poszedłem na tę misję. Wykonałem misję. Wszystko nagrałem, wszystko pięknie, po czym wychodzę sobie do pulpitu, patrzę, a tu mi OBS wyświetla notę enkodowanie przeciążone. I cały odcinek poszedł w pizdu. No myślałem, że mnie rozpieprzy po prostu na miejscu. Więc tak, na razie lecę z tą misją, a tą dogram i wrzucę wam zanim zrobię to. Epizod 21. Wojna ekonomiczna. Eliminate the high-ranking CFA official in charge of supplying weapons to UNITA. The target stays at Nova Braga Airport. Head to the airport first. Okej, okay, czyli mamy dojść na lotnisko i zgarnąć jakiegoś typa. Albo przesłuchać rozmowę. Tyle zrozumiałem. Oj, jak ja... To jest jedno z dwóch miejsc, które jak na razie najbardziej mnie irytują. Głównie przez to, ilu przeciwników da się upchać do tak małego miejsca. Małego w przypadku jednego punktu kontrolnego w Afganistanie, bo ten jest dość sporawy. Dobra, wlecimy teraz Quiet na zwiady. Niech już sprawdzi cały ten posterunek. Dobra, tego gościa mamy wyeliminować. Co jest? What? Some of our staff hostage. If we don't do something, they'll try to take off with our men. That would mean losing some of our finest manpower. Boss, take back that platform. This is a race against time. For all of us. Get on this mission right away, boss. Co jest? Co to ma być? Please select. Retake the platform. Tak, super. Nie no, dawaj mi te platformy! Ktoś nam się wbił do bazy? Co to ma znaczyć, ktoś nam się wbił do bazy? O, i do tego jeszcze idę bez kompana? Okej. No tego się nie spodziewałem. A nie no, mamy co, mamy wszystko. No ASAP, ASAP, go! Dobra, widzę, że niezłe wiksy się dzieją na start odcinka. Epizod 22. Odzyskaj platformę. Albo przejmij ponownie, ale to odzyskaj bardziej pasuje. Infiltrate the platform under enemy control and eliminate their commander. The moment they lose their chain of command, we'll move in and suppress the rest. The enemy have taken some of our staff hostage and are threatening to kill them if they're attacked. You can't rely on support from us this time. Anything we do might be seen as an attack. Boss, forgive me. Can't believe I let an enemy force in right under my nose. But one thing's for sure. They're gonna pay for it. Jeśli dobre typy będą, to ich nie zastrzela, ziomek. Sorry cię bardzo. Wyeliminuj dowódcę.
sent the information to your map screen. That's the target's predicted location. Check all around the target and plan carefully before moving in. Nie, póki co jest cisza. Czyli prawdopodobnie udało mi się to idealnie spieprzyć. Sputasz wjechałem, spoko. Posłuchajmy ziomka. Może będzie wiedział co nieco. Bardzo ładnie, to się mi podoba. Jak to wygląda? Development project has been added. Gdzieś tu. Buddy has infiltrated our map. We've just received word that the arms dealer due to inspect Nova Braga Airport is on his way. Are you fucking? Once his chopper has arrived, they'll be touring the facilities along with the target. Let him bring the target out into your line of fire. To dopiero jest upancerzony. To jest gość, którego ja nienawidzę rozwalać na misji. Gość jest tak upancerzony, że bardziej się nie da. Jeszcze mi tego brakowało. Seriously? Subject on board. Bez jaj. There's a chopper landing. It must be carrying the arms dealer. Czemu nie mogę tego zniszczyć? Our intel suggests the target will leave the country with the arms dealer after the inspection. Take him out before that happens. Complete. Co ja mam z tym wielce zrobić? Figę, żeś słyszał. No nie, jednak słyszał. Jak ja bym tego, ten śmigłowiec zestrzelił. Dziękuję. Tyle go widzieli. Więcej tych girów, pewnie. YOLO! Seriously? Szlak mi trafi zaraz. Has been updated.
Jakim prawem? Jakim prawem? Luck. Analysis complete. Dobra, śmigłowiec jest tam. A Metal Gear leci zaraz za gościem. Znaczy Metal, to jest Walker Gear. Do Metal Geara temu brakuje trochę... do wszystkiego w sumie. Okej, tamten to chyba widział. Dobrze, dobrze, że ktoś powiedział, gdzie jest ta cholerna inspekcja. Proszę, przydało się gościa przetrzymać. Zabieramy go. Ten był dobry. Jeżeli ktoś go zauważył. Ktoś tutaj. Tego ktoś widział? Serio? Faktycznie tutaj ktoś jest. Ładnie. I tak na YOLO to wszystko wychodzi. Ale jeszcze nie zauważyli, to mi się podoba. Żeby to się teraz nie zmieniło. Pięknie. To mnie ukryje przed śmigłowcem. Jest tam. Chodź. Nic nie widziałeś, nic nie słyszałeś. Na wszelki go zabieramy. Kto go widział i jak? A dobra, ten go widział. Z takiej odległości do gościa ze snajperką, nie? Czy Quiet może to zniszczyć? Nie. Zajebiście. Gościu w hełmie. Co mam zrobić? Wyłączyć kamery? Czy wyłączyć prąd? Czy jak? Hello? O super, ale nie obchodzą mnie materiały! Gdzie jest ta inspekcja? Jestem obok trasy tej inspekcji, no ale nie bardzo wiem, czy oni dalej się tu... gdzieś poruszają. Dobra, znowu YOLO. Trochę gorzej mnie teraz przyuważy ten śmigłowiec. Ale chyba nie powinien. Tu jest pusto.
Jeden taki czarnoskóry, drugi taki biały elegancik. O kurde. Do wzięcia, ale ich nie wezmę. Jakiś śmigłowiec jest tam. Zawraca. To źle. Trochę. Quiet, widzisz tam gdzieś tych ziomków, czy nie bardzo? Są kontenery, żeby szybko spadać. W razie czego. Ty, może oni są w środku? Kurde, tego nie wziąłem pod uwagę. Hello? Nice! Kolejny reflex mode striggerowany, nie? Ale Chryste... Dobra, już wiem, że on ląduje, ale nie. Gdyby lądowała, znaczy już by się skończyła ta cała inspekcja. Jest elegancik! I jest koleżka. Buzaj. Dobra, gdzie by cię wyciągnąć, żeby mógł cię stąd zabrać? Fultonem. Pięknie, to mi się podoba. Tego typa też zabieramy, bo hej, czemu nie? Kontener. By się przydał. To jest trochę drogie. Trochę drogi sposób na ucieczkę, ale... tańszy niż wezwanie śmigłowca. Tak, gdzie jest ten ich śmigłowiec? Bo nie widzę. Mi nie podoba. Mapa. Okej, okay, gdzieś poza obszarem. A, tam gdzieś lata, okej. Okay. No i pięknie. Oficjalny ninja. Zabieranie tych konterów jest bardzo ryzykowne z mojej strony, ale nie mogę sobie ich odmówić. No, dziękuję. A tu bardzo dużo paliwa zgarnę do bazy, to mi się podoba. No i pięknie, ale jak gość taki pisze, ej, ziomek stary...
Gdzie mój ten gir? Czemu A? Czemu A? Bo co, bo nie było perfect stealth'a? No, dlaczego A? Prawie że idealnie zrobiłem to po cichu. A dostajesz za to A? Dlaczego? Boss, about that target you extracted. He says he wants to work for us. Having talked to him, he doesn't seem that bad a guy. Apparently the arms dealer's people demanded they prolong the conflict, and he couldn't go against the management. That doesn't excuse everything he did, but his skills will make him a useful asset. Let's put him to good use. I've tossed that arms dealer in the break. The way he tells it, he worked in logistics with the South African army, but he was headhunted by Saner. Whoever gave him the orders would only have been a pawn of Skullface anyway. But apparently he hasn't been in contact for some time. He doesn't know much about Saner, not even what its president looks like. Just another cog in the machine. Przemyślane. Przemyślane, kogo wysłać. To pomijamy. We've begun development on that new battle gear weapon that Emmerich was talking about. If you want to see how development's going, come take a look for yourself. No i wracamy do bazy, tak? Widzę jakiś czołg, powiedzmy. A to chyba jego rdzeń? Fajny kubek. Rdzeń albo kokpit to jest, póki co. Brakuje jeszcze gąsienic i działa na wierzchu. Dobra, no. Przeszliśmy, zobaczyliśmy, to wychodzimy, nie? Ja bym szybko zleciał do jakiegoś tego. Do jakiegoś prysznica, bo troszeczkę Snake się ubrudził. O, proszę bardzo. O, jakieś halęgę wykonano. I trochę hajsu. I trochę ludu. Umyj się. No i wezwij śmigłowca, nie? Źle, nie opłaca używać cygara, bo gość to jest momentalnie. Muszę sprawdzić, ile strzałów stłumionych mogę ze snajperki oddać. A,
No i co, jak chłopiec z brygu szybko wyleciała, ogarnęła się i wskoczyła do helikoptera. Kurde, ale ta mgła to jest naprawdę ciężka. Przyjdzie taka mgła do bazy i dosłownie gówno widać. Jestem ciekaw, czy mogę wykorzystać już ten lek, który sobie wziąłem. Czy tu chyba? Jest. Pięknie. To mi się może przydać akurat. Dobra, mamy tutaj obok jakiegoś od razu. Szpiony. A do medycznego, tak więc zabieramy. Wyszło. Totalnie nie wyszło. To wyszło przypadkiem. Zabieramy, zabieramy. Dawaj, dawaj, dawaj. Zaś to samo. Ewakuujemy naszych. Tyle szybko. Mam go. A trafiłem na tego jednego, świetnie. Jezus Maria, nie ten, nie ta broń! Ten to się popisał normalnie rzutem. Chciałoby się, co? Woli do przodu. Znowu nie ta cholerna broń. Reload, reload. LOL?
No serio! Dawaj, dawaj, dawaj. No i ładna wbitka wyszła. Szybka flanka, elo. To jest mocno ryzykowne to co ja chcę teraz zrobić. Dobra. Sorry za drobnięcie w stół. Nie, nie to, tu. Gdzieś tu mają dowódcę. Nie wiem, czy to nie jest na samej górze ziomek. Kto do mnie strzela? O, super, już się skończyło tamto. Zajebiście. Ceasefire'u i se ile chcesz, stary. Ale to ci nie pomoże mnie zlokalizować. A co gorsza, nie pomoże też mnie się do nich dostać. No poważnie, nie ma tutaj żadnych drzwi? Dobra, ten musiał jakoś zejść. No, zeskok stąd to byłoby samobójstwo. Goście krzemką kupańczą, tylko keep firing, keep firing! Chowaj się. Kurde, amunicja mi się kończy. Dobra. YOLO. Surprise, bitches! I to ciągle nie jest dowódcą? Chyba, że muszę do bazy wysłać. O! Znaleziony.
is no longer a threat. Boss, you just saved Diamond Dogs from a major crisis. Leave the rest to us. Attention, hostile force. We have eliminated your commander. Escape is impossible. Lay down your weapons immediately. Nie czaję dlaczego. Nie czaję dlaczego z dowódcą mieliby niby jakieś szanse, ale. Logika gry. O, bez rangi? Jak ja mam to rozumieć? Ty widziałem 800 heroizmu? 800 tysięcy? On the staff at Mother Base 9 years back. Despite surviving the attack, he broke off from us and spent his years terrified that a cleanup squad would come after him. The isolation screwed with his sense of loyalty. A rumor, source unknown, had him convinced that the attack 9 years ago was orchestrated by you yourself. The big boss sold out his comrades to hide from the world. He thought that's why you weren't at the base that day. He was so desperate to take us down. He built up his own PF, copying us in every way. His idea of the perfect revenge. But in the end, he was just a victim of disinformation. I'll leave you to decide how to deal with him. Wow. Jakieś FOB misje. Nie, ja jestem w szoku teraz. O security team, nareszcie. If OBs can be now constru... Co? Ej, że co? Czy ja mogę skonstruować jeszcze ichniejszą bazę? Żartujecie teraz, tak? To nie muszą w sobie żartować, to musi być żart. Nie mogę teraz stworzyć kolejnej bazy. I want to bolster our security to guard against enemy attacks. What I have in mind is to create a security team that can defend each of the platforms. Can I go ahead with that? So from now on, give some thought to building up the security team as well. One other thing. To divert some of the risk posed by our enemies, I'd like to construct a forward operating base. The more bases we have, the more staff we can house and the more materials we can secure. Oh my... Co do jasnej ciasnej się tu od Janie Pawla. Kup wody. O. Zobaczmy. Tutaj na A do tych lepszych minerałów, tu na A do cennych. I szczerze, to wolę wziąć sobie jako pierwsze. FOB construction complete. O, FOB. Aha, okej. Okay. Spoko, nie do końca tego się spodziewałem. W sensie, myślałem, że już będę mógł tutaj na S do biologicznych na wydobycie. Na S do paliwa. To jest następne. To jest następne. Ja tak potrzebuję tego paliwa, a tu mogę na S to wydobywać. No nie, ja tu muszę jeszcze kolejno to poro... Jezusie miłosierny! Co to ma być? Co to ma być? Okej, okay, to jest online'owe, coś widzę. Okej, okay, ale wiecie co? Spróbuję komba najpierw rozwinąć. No i finish now? Za ile? Za 20 MB coinów. No, może lepiej nie. O, develop platform też. Intel. No i na tyle, no w sumie jeszcze mi stać tutaj na support, nie? A, Jolos też weźmy też na support. Commencing platform construction. I command platform. No tu oczywiście brakuje paliwa.
Tutaj na C wydobycie paliwa, tutaj na B, ale mam teraz jakby dwie bazy. Bazę matkę i Forward Operating Base, co może być na plus, jeśli, bo wiecie, im więcej mam, im więcej baz, tym więcej wydobywam. Mogę ją przenieść w ogóle całą. Mogę na ten Ocean Indyjski? Mogę. Za 500. Nie, to już wolę sobie za 600 kupić kolejną taką bazę. Będąc tak szczerze mówiąc. No i dobra, no to się za godzinkę realnego czasu stworzy. Tutaj levele idą w górę. Tutaj poproszę o sześciutkie nagrody. I coś w bazie danych jeszcze jest oprócz tego. Base blockade na D, security devices na B, automatyczna ochrona, planowanie ochrony i badania antyrefleksowe. Ciekawe. A w encyklopedii? O, było, było, było. Nie, tego, czy nie przejechałem tego za szybko. A, to było to. Dobra, bo tego wcześniej nie miałem. O, jeszcze Blick FOB teraz się dodało. Nice. Ale widzę, Kojima ma wszystko przemyślane. A teraz wszyscy, co byli w waiting groupie, jak się porozdzielali na te wszystkie teamy. Jeez. Dobra, to na koniec końców walnę szybki staff management, żeby poprzesuwali się wszyscy tam, gdzie mają. Staff assigned. Okej, niech będzie. Tu jeden gościu na S, nawet nie wiem, gdzie go zgarnąłem i kiedy. I on jest gdzie? W kombacie. Kurde, nie wiem, czy nie byłby lepszy w researchu. Ja w sumie finalnie będę miał wszystkich bynajmniej na S++ z jedną statystyką, więc nie ma się co martwić na zapas. Jakie to jest startowanie? No właśnie. Nie. To jest jaki? To jest base development. Base development rosnąco? Nie, base development malejąco. No i okej, powinno być wszystko w porządku. Tak więc ode mnie to tyle. Na zakończenie tego odcinka takie rzeczy się podziały. Ty tu już... Wow! Tu już na tym się nakleiło. Na suficie powiedzmy tego. Suficie. Jeśli można mówić o suficie w przypadku helikoptera, no ale chyba tak. Dobra, myślę, że to jest finalnie najlepszy możliwy czas, żeby przesłuchać sobie wszystkie te kasety, które do tej pory udało się odblokować. No poza oczywiście kasetami z muzyką. To jest tego na szybko do odznaczenia. Bo jakbym to puścił chwilę dłużej, no to bym dostał pewnie coś na prawa autorskie. Biała Mamba. Okej, mowa o wężu, czy to jest jakiś nickname? No sobie przekonamy się w kolejnym odcinku. Ej, we're quiet. A no tak, przecież nie szła na misję, no to gdzie może być? Dobra, never mind. Ode mnie to tyle, do usłyszenia, do następnego. Cześć.